Jeżeli to oni mają śpiewać w finale, wysyłajcie SMS o treści 7 pod 7370. Megica! Zobaczymy, czy jury też love Megica. Łoso, do you love Megica? Słuchajcie, jestem pod ogromnym wrażeniem tego występu. Wspaniały występ, Darku. Ja czułem się jak w jakimś filmie, nie wiem, jakbyśmy latali nad jakimiś stepami, po prostu coś pięknego. Bardzo elegancki występ, no piękny występ. Tych dźwięki, które graliście, które pani śpiewała, no wszystko dobrało. Wszystko, piękny występ, piękny. Adam Sztaba. Tak patrzę na kobietę grającą na kontrabasie i śpiewającą Esperanza Spalding. Tak mi się kojarzy, taka amerykańska kontrabasistka znakomita. To jest rzadkość, to jest rzeczywiście rzadkość. Ja uważam, że w łączeniu inspiracji z rozmaitych kultur, z rozmaitych krajów, to jest wielka siła w tym. Jeszcze można w tym dużo powiedzieć. I to dokładnie pokazaliście. Jazzowa trąbka, wspaniałe granie ludowe. Super, znakomicie, gratuluję. Ja jestem pod wrażeniem. Pani śpiewa bardzo, bardzo lekko. Bardzo precyzyjnie, nie ma tutaj żadnych siłowych popisów. Razem z tym kontrabasem, z panem gitarzystą, z panem trąbkarzem, z panem... No po prostu to jest coś, co rzeczywiście nas, no bierze, to się mówi bierze. Sztuka. I to, bo to jest, to właśnie to jest sztuka. I na tym, takich ludzi jak wy chce się oglądać. Na takie koncerty chce się przychodzić. Pani zaciekawia, ma bardzo, bardzo... czystą, przejrzystą, wyrazistą, mądrą twarz. To też jest ważne. I wszystko, co pani robi, wszystko, co robicie na scenie, po prostu się fajnie składa. I to jest, no, my jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni. Tak, trzy razy tak. No i teraz Ela was rozjedzie. Słuchajcie, to tak jest, jak się słucha takiej muzyki, że paszcza człowiecza się uśmiecha sama. Samowolnie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Chyba podobaliście się mi dzisiaj najbardziej z wszystkich. Jestem jak najbardziej. 4 razy tak! Zespół oszalał ze szczęścia, a wy nie szalejcie, tylko wysyłajcie SMS-y już teraz. Dziękuję bardzo, Megica!